Witam Państwa w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. Pan Patrycjusz Biskup. Dzień dobry. Kiedy w naszym kraju objawi się reprezentacja polityczna mniejszości ukraińskiej? Jak na tak liczną grupę społeczną są bardzo mało widoczni w mediach. Z tego co wiem, żadna partia polityczna nie bierze ich pod uwagę jako swój przyszły elektorat. No nie bierze, bo w tej chwili obywatele polscy narodowości ukraińskiej, nie wiem czy wszyscy, ale są zrzeszeni w Związku Ukraińców w Polsce. To nie jest partia polityczna, tylko ma status stowarzyszenia, o ile mi wiadomo. No ale również tam pewne wpływy polityczne ma. No i natomiast ci uchodźcy, bo rozumiem, że o tych panów chodzi, to oni nie mają obywatelstwa polskiego. Ich status jest tymczasowy, z tym, że mają prawo do socjalu, z którego korzystają, natomiast nie mają praw politycznych, bo nie mają żadnego tutaj polskiego obywatelstwa. Bardzo możliwe, że jeżeli sytuacja się na Ukrainie wyjaśni w ten sposób, że wojna się zakończy, no to część mężczyzn, którzy są w tej chwili zmobilizowani, może chcieć się połączyć z rodzinami będącymi w Polsce, bo nie wiadomo jaka część tych uchodźców wojennych będzie chciała wrócić na Ukrainę. No nie bardzo, nie wszyscy będą mieli do czego wracać. No krótko mówiąc, to nie od nas chyba zależy, tylko od nich przede wszystkim. Więc po zakończeniu wojny na Ukrainie i po demobilizacji tych młodych mężczyzn możemy się spodziewać następnej fali uchodźców. No i wszyscy oni już będą chcieli jakoś uregulować swój status tutaj również polityczny. I wtedy się wyjaśni, czy będą tutaj klientami jakichś polskich partii politycznych, czy też Związek Ukraińców w Polsce po prostu przekształci się w partię polityczną. No i wtedy nie będzie ten elektorat, że tak powiem, zasili swoimi wpływami politycznymi ten związek. A kiedy to nastąpi? No nie wiem, to takich zdolności profetycznych to ja nie mam. Pan Mateusz Borowczak. Dzień dobry panie Stanisławie. Jaki jest pana stosunek do tak zwanej wolnej elekcji, czyli wyboru króla przez szlachtę? Dlaczego to się odbywało akurat w taki sposób i czy w którymś z krajów ówczesnej Europy były podobne wybory na króla? No o ile mi wiadomo, to nie było takiego kraju. To Polska była unikatem pod tym względem, z tym, że król właściwie w tym systemie ustrojowym nie był królem w znaczeniu monarchy, tylko był rodzajem takiego dożywotniego prezydenta, zresztą obieranego warunkowo, bo przypomnę, że kiedy pierwsza taka wolna elekcja była po śmierci króla Zygmunta Augusta, to królem został Henryk Walezy. No i delegacja polska, kiedy pojechała do Paryża, tam hetman bodajże Jan Zborowski przewodniczył tej delegacji, przedstawiła mu takie warunki, na podstawie, które musiał spełnić, żeby tutaj być królem, które później przedstawiano każdorazowemu królowi. Od tego Henryka de Valois wzięła się nazwa, że to były artykuły henrykowskie. No i ponieważ we Francji były trochę inne obyczaje polityczne niż w Polsce, to Henryk się wahał, czy
podpisać się pod tymi warunkami, na co hetman Zborowski, widząc to wahanie, powiedział mu si non jurabis, non regnabis. Jeżeli nie przysięgniesz, nie będziesz panował. Co to oznaczało, ta deklaracja hetmana Zborowskiego? Że doskonale sobie zdawał sprawę, że ustrój polityczny w Polsce nie jest monarchią, tylko republiką, dlatego że to naród, w tym przypadku naród szlachecki, który miał pełnię praw politycznych, wybierał sobie króla, a nie odwrotnie. Także, bo gdyby to król stawiał warunki, na jakich tu będzie panował, no to byśmy mieli do czynienia z ustrojem monarchicznym. Tymczasem Polska była republiką i zdawali sobie z tego sprawę ówcześni Polacy, dlatego że nazywali swoje państwo Rzeczą Pospolitą, czyli właśnie republiką. Także w ówczesnych państwach europejskich mieliśmy raczej odwrotną tendencję w kierunku absolutyzmu ewoluowały ustroje polityczne, to znaczy w kierunku monarchii, takiej z prawdziwego zdarzenia, podczas kiedy u nas odwrotnie. Pan Wojtek Reichel. Panie Stanisławie, ostatnio Grzegorz Braun przywołał z mównicy sejmowej sprawę umowy na linię swapową zawartej między Narodowym Bankiem Ukrainy i NBP. Zapytał o to, czy minister finansów policzył, ile skarb państwa kosztowało, kosztuje i kosztować będzie stabilizacja hrywny przez najpierw złotego, a później i dolara za pośrednictwem NBP. Jak pan myśli, czy żoliborski filantrop ma to gdzieś realnie policzone, czy uznał, że naród polski poniesie każdy koszt wymierzony przeciw mordercy brata? No, obawiam się, że pan naczelnik państwa nie ma tego policzonego, w ogóle nikt nie ma tego policzonego. Przecież nie wiemy, jak długo będzie trwała wojna na Ukrainie, jak długo zatem będzie trwało to wspieranie, że tak powiem, stabilizowanie hrywny. Także nie jest to policzone. Myślę, że nie naczelnik państwa o tym będzie decydował, ani prezes Narodowego Banku Polskiego, tylko o tym będzie decydował pan nasz z Waszyngtonu. Także jak on nam pozwoli, żebyśmy już nie stabilizowali hrywny, no to wtedy się to skończy i wtedy będzie można policzyć, ile nas to wszystko kosztowało. Na razie nie można. Myślę, że nikt tego nie wie. Pan Andrzej Niemiec. Szanowny panie redaktorze, często w swoich wypowiedziach suponuje pan, że większość, a może i wszystkie wydarzenia demokratycznej polityki sprokurowali potajemnie pierwszorzędni fachowcy. Jak w takim razie było z masowym i podobno demokratycznym ruchem Solidarności, tej z lat 80-81? Czy tamta Solidarność to też efekt działania pierwszorzędnych fachowców? A jeżeli tak, to czy nie jest to aby jeden z nielicznych przypadków, gdy owi pierwszorzędni fachowcy nie przewidzieli skutków i ich własna twórczość wymknęła się im spod kontroli? No dokładnie tak właśnie było, jak pan przypuszcza. Dokładnie tak właśnie było. Problem polegał na tym, że za komuny nie było takich jakichś cywilizowanych form przejmowania władzy. W związku z tym trzeba było jakieś awantury urządzać, żeby nastąpiła zmiana na przykład na stanowisku pierwszego sekretarza partii. W 1970 roku, no też, bo oczywiście można powiedzieć, że to był przypadek, ale myślę, że to nie był przypadek, że akurat przed świętami Bożego Narodzenia została ogłoszona podwyżka cen żywności. Wiadomo było, że to wywoła jakąś reakcję, jakiś rezonans społeczny. No i wywołał. Jeszcze w dodatku były chyba, tak jak to na to wskazuje, przebieg na przykład wydarzeń w Gdyni,
kiedy sekretarz partii ówczesny w Gdańsku Stanisław Kociołek wezwał wszystkich, żeby szli do pracy. No i kiedy następnego dnia ci stoczniowcy szli do pracy, tam na przystanku Gdynia Stocznia w Trójmieście, tam już czekało wojsko i milicja i otworzyli do nich ogień. No i to tam było największe, tam była największa masakra. Także widać było, że tu ktoś nad tym pracuje. No i w rezultacie Władysław Gomułka został obalony. Pierwszym sekretarzem został Edward Gierek. No i podobna sytuacja była w 1980 roku. Owszem, wcześniej już być może były przymiarki do tego, kiedy to premier Jaroszewicz ogłosił podwyżkę w czerwcu 76 roku, ogłosił podwyżkę cen żywności z trybuny sejmowej. No i wybuchły strajki w Radomiu i Ursusie i on podobno na polecenie Leonida Breżniewa musiał, bo który sobie nie życzył tutaj wtedy żadnych tutaj rozruchów w Polsce, musiał tę podwyżkę odwołać z widoczną wściekłością. Z trybuny sejmowej cała Polska to widziała. No i być może, że to była pierwsza przymiarka do wysadzenia Edwarda Gierka w powietrze, no ale w międzyczasie jeszcze nastąpiły takie wydarzenia jak wybór kardynała Wojtyły na papieża, jego przyjazd do Polski w 79. Tak, dobrze mówię, w 79 roku, bo w 78 roku on został papieżem. No i to te tłumy, które przychodziły na spotkania z Janem Pawłem II, rzeczywiście milionowe, a telewizja rządowa tego nie pokazywała, z wyjątkiem chyba uroczystości w Oświęcimiu, gdzie były pokazywane już tutaj bez żadnych tych, a tak to normalnie tych tłumów telewizja rządowa nie pokazywała, zresztą nierządnych telewizji jeszcze wtedy nie było. Na przykład było tam 500 000 czy więcej ludzi, a w telewizji pokazywali grupkę zakonnic, jakichś starszych kobiet i tak dalej. No także jak ktoś się chciał dowiedzieć, co się w Polsce dzieje, to musiał słuchać Wolnej Europy. No i w rezultacie doszło do takiego buntu, przy czym ten bunt przynajmniej w początkowej fazie był organizowany, a w każdym razie nawet wspierany przez bezpiekę, bo o ile pamiętam, to żeby gasić strajki, to bezpieka przyjeżdżała z walizkami pieniędzy i od razu tam te strajki w ten sposób gasiła, więc to była oczywiście zachęta dla innych, żeby też sobie coś wystrajkowali. No i w ten sposób moim zdaniem sytuacja wymknęła się spod kontroli. Wprawdzie Edward Gierek został wysadzony w powietrze, ale no, nie można było już sytuacji opanować inaczej jak wprowadzeniem stanu wojennego. No i generał Jaruzelski, jak został tam premierem, generał i tak dalej, pierwszym sekretarzem partii, no to już taki przełom nastąpił podczas tak zwanej prowokacji bydgoskiej, kiedy po raz pierwszy się władza nie cofnęła. No i później już od lata 81 roku w teren ruszyły inspekcje te takie wojskowe. No i to było już wiadomo, że coś takiego się szykuje, jakieś siłowe rozwiązanie. Także nie było innego sposobu, żeby to opanować. Także myślę, że pańskie przypuszczenia są absolutnie trafne, jeśli chodzi o... A że potem to się rozwinęło, to jest zupełnie inna sprawa. No po prostu bezpieka już nie mogła nad tym zapanować. Wypuścili dżina z butelki, można powiedzieć. Pan Krzysztof Żarnecki. Więc, szanowny panie Stanisławie, chciałem uprzejmie prosić o przedstawienie pańskiej wizji pracy dziennikarskiej i w ogóle wyjaśnienie,
Co to znaczy, że na przykład gazeta jest opiniotwórcza? No, gazeta jest opiniotwórcza wtedy, kiedy jej opinie są przyjmowane za własne przez przynajmniej jakiś liczący się odłam opinii publicznej. No to wtedy ona jest opiniotwórcza, bo rzeczywiście kreuje opinię. Tu czytam dalej pytanie. Moje obserwacje są takie, że dziennikarze obecnie nie tyle dostarczają odbiorcom informacji o jakichś faktach, co przedstawiają interpretację faktów jako informację, stosując czasem tak subtelne zabiegi semantyczne, że odbiorca na pierwszy rzut oka nie jest w stanie wyłapać manipulacji. W dodatku irytuje mnie chodzenie na skróty i używanie kalek językowych, na przykład agent. Agent to w języku angielskim funkcjonariusz, a w polskim po prostu tajny współpracownik. Więc mówienie o agentach SB i jednocześnie o agentach ABW składa się na wspomniany przez pana chaos semantyczny. Proszę o komentarz, pozdrawiam serdecznie z Trójmiasta. No to się pańska tutaj, pańskie przypuszczenia się pokrywają z moimi opiniami, że w tej chwili zdecydowana większość, poza nielicznymi wyjątkami, środowiska dziennikarskiego w Polsce nie uprawia dziennikarstwa, tylko uprawia propagandę. No, to znaczy zamiast informacji o faktach przedstawia swoje opinie jako informacje. No i cóż się w rezultacie, czegoż się możemy dowiedzieć na przykład z telewizji rządowej? No jakim łajdakiem jest Donald Tusk, a z telewizji nierządnej, a no to jakim łajdakiem jest Jarosław Kaczyński czy Mateusz Morawiecki? Być może obydwie informacje są prawdziwe, no ale to niewiele z tego wynika. Mało tego, to widać zwłaszcza w przypadku rozmów, jakie dziennikarze telewizyjni przeprowadzają ze swoimi gośćmi. To pani redaktor Monika Olejnik zapoczątkowała tę modę, a ci młodsi dziennikarze uważają, że tak trzeba po prostu robić. Otóż ona trzeba swoich gości, których zaprasza, przesłuchiwać, żeby się przyznali. Taka ubecka maniera. No i żeby się przyznali do czego? No, że są głupsi od niej. Są głupsi od niej. No i to na tym rozmowa na tym nie powinna polegać, dlatego że jeżeli już dziennikarz kogoś zaprasza do studia, to po to, żeby telewidzowie się dowiedzieli, co ten człowiek myśli. Tymczasem no, jest inaczej. No, na przykład kiedyś zaprosiła mnie pani Eliza Michalik do Superstacji. No i zaczęła mnie tam rugać za to, że miałem inne poglądy na temat aborcji niż te, które ona by chciała usłyszeć. Więc ja najpierw byłem trochę zdziwiony, a potem mówię: pani Elizo, no jak pani lepiej wie, co ja powinienem odpowiadać, to niech pani sama odpowiada, niech pani sama sobie zadaje pytania, niech pani sama odpowiada. Ja tu jestem do niczego niepotrzebny. W związku z tym, dlatego kiedy raz dostałem takie zaproszenie właśnie od asystenta pani Moniki Olejnik, żebym przyszedł do TVN, tam na ten, na audycję, to powiedziałem: o dobrze, przyjdę, ale muszę mieć wezwanie na piśmie. W jakim charakterze mam być, z numerem sprawy, w jakim charakterze mam być przesłuchany, czy podejrzanego, czy świadka. Mówię: porządek musi być. No i od tamtej pory już mnie pani redaktor Olejnik nie zaprasza, także, a to, ale nie pęknie mi od tego serce. Kiedyś się jej zdarzył taki wypadek przy pracy. Otóż się pomyliła. Zaprosiła Leszka Balcerowicza do studia. No i tak jakoś, nie wiem, no nie zwróciła uwagi, że to jest przecież Leszek Balcerowicz, i zaczęła go przesłuchiwać i rugać. On najpierw był bardzo zdziwiony, zaskoczony był tym obrotem sprawy, bo się tego nie spodziewał, a potem zaczął rugać ją. Wyglądało to bardzo zabawnie, tak jakby tygrys chwycił bat
i zaczął okładać tym batem pogromcę. I pani redaktor Monika Olejnik się zorientowała, że tu się pomyliła i już potem była do końca programu cicha i pokornego serca. No więc tak to wygląda. Natomiast agentach, to ja myślę, że to no, tajnych współpracowników Służby Bezpieczeństwa w tej chwili już jest ich chyba coraz mniej, bo to biologia działa. Natomiast mamy tajnych współpracowników, czyli agentów wojskowych służb informacyjnych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Przecież one też, te wszystkie siedem tajnych służb w Polsce mają prawo prowadzenia działalności operacyjnej, a więc mają prawo werbowania agentury. No i ja na przykład się bezskutecznie próbuję zorientować, którzy to sędziowie zostali zwerbowani przez ABW w ramach operacji Temida. Już nie mówię o tych, co tam zostali zwerbowani przez wojskowe służby informacyjne, bo tego to już się nie dowiemy chyba nigdy. Chyba, że tak no, przez fakta konkludencja, per fakta konkludencja się zaczniemy domyślać, który to może być. No więc to jest pewien problem, dlatego że tak jak już mówiłem wielokrotnie, oficjalna nieobecność wojskowych służb informacyjnych jest wyższą formą obecności. Dlaczego? Dlatego, że na przykład wojskowe służby informacyjne werbowały przez 16 lat oficjalnej działalności agenturę i to nie wśród gospodyń domowych, tylko w takich wśród środowiskach takich, które mają jakiś wpływ na funkcjonowanie państwa. No i przy pomocy tej agentury, mimo że wojskowych służb informacyjnych już oficjalnie nie ma, no to agentura przecież została i ci ludzie doskonale wiedzą, komu zawdzięczają swoją pozycję społeczną, materialną i tak dalej, są dyspozycyjni. I przy pomocy tej agentury wojskowe służby informacyjne mogą kręcić całym państwem, a nawet całym życiem publicznym. Dlatego mówię, że ta oficjalna nieobecność jest tylko wyższą formą obecności. Pan Marcin Kozłowski. Szanowny panie Stanisławie, dwa pytania. Dlaczego caryca Katarzyna wyznaczyła granice dla osadnictwa starozakonnych? Czyżby proroctwa ją wspierały? No myślę, że nie. Myślę, że bo ta granica, tak zwana linia osiedlenia, przebiegała wzdłuż granicy polsko-rosyjskiej sprzed pierwszego rozbioru. W Rosji nie było zbyt wielu Żydów, natomiast na kresach wschodnich Rzeczypospolitej Żydzi stanowili bardzo duży odsetek mieszkańców. I charakterystyczne było to, o czym pisze Aleksander Sołżenicyn w takiej bardzo dobrej książce, polecam, 200 lat razem. Żydzi nie, jakby tu powiedzieć, w pewien specyficzny sposób włączali się do życia gospodarczego państwa, w którym żyli. Na przykład dwa główne zajęcia, którym się oddawali. Pożyczanie na procent i pędzenie wódki. No i w związku z tym, kiedy po, już nie pamiętam, czy po drugim, czy po trzecim rozbiorze rząd rosyjski wysłał takiego tutaj w charakterze inspektora, takiego dzierżawina, on takim poetą był nawet. No i on sporządził taki raport, jak to wyglądają te stosunki, że Żydzi, ci właśnie, ale to Żydzi byli tutaj, kolaborowali, że tak powiem, ze szlachtą, właścicielami małych folwarków, majątków. Żydzi prowadzili karczmy, no i dostarczali w ten sposób szlachcie dochodu z rozpijania chłopów. No i tutaj rząd rosyjski nie bardzo chciał, żeby te obyczaje tutaj przesiąknęły przez
granicę, której już nie było. Bo, no i taka resztka tej granicy została. Katarzyna prowadziła te linie osiedlenia do 1917 roku, a ten raport Dzierżawina jest taki miażdżący, dlatego że on pisze tam, chłopi wyprzedają na pniu zboże i tak dalej za wódkę, także no, te stosunki były rzeczywiście z punktu widzenia rządu rosyjskiego niepożądane i dlatego ta linia osiedlenia, ale nie sądzę, żeby proroctwa ją wspierały. Drugie pytanie. Czy walka o klimat zaostrza się w miarę postępów ekologizmu? A może fala zmienia kierunek, co pokazują ostatnie wybory w Holandii? No, myślę, że zaostrza się w miarę postępów ekologizmu, a to, co się dzieje, co się wydarzyło w Holandii, to po prostu jest reakcja. Każda akcja wywołuje reakcję. No i zobaczymy, co tutaj, jaki trend weźmie górę. Andy Lange, pierwsze. Dlaczego uważa pan, że jedna osoba, król, potrafi lepiej jakiś problem rozwiązać niż kilka osób, kolektyw? Przecież nawet po ilości neuronów widać, gdzie jest większa moc obliczeniowa. No teoretycznie tak, ale problem polega na tym, że ten kolektyw, to tam w tym kolektywie to każdy myśli trochę inaczej. Każdy myśli o sobie, o własnym interesie, a nie o interesie króla. W każdym razie na pierwszym miejscu ma interes własny. Zastanawiam się, co ja z tego będę miał, jak takie rozwiązanie zostanie przyjęte. No a król myśli o własnym interesie, to znaczy o interesie państwa, bo król nie będzie miał innego państwa, tylko to. Co więcej, swojemu synowi przekaże takie państwo, jakie będzie w wyniku jego rządów. W związku z tym stara się, jak każdy staranny ojciec rodziny, to tak jak to Rzymianie mówili, diligentis patris familiae, to się stara o to, żeby to państwo jakoś wyglądało, a doradcy już niekoniecznie. Ale oczywiście no, taki rozsądny król słucha opinii doradców, a potem no, myśli, patrzy, co tam który chce, jak widzi swój interes i tak dalej, jak go próbuje tam skorelować z interesem państwowym, no i na tej podstawie podejmuje decyzję. Drugie pytanie. Czy prawo jest też sztuką gotowania na gazie? No nie, prawo, przynajmniej dobre prawo, to się wywodzi z prawa naturalnego, a prawa naturalne się wywodzą z cech, takich cech natury ludzkiej, które nie zostały ustanowione przez żadną władzę publiczną. I dobre prawo pozytywne, to znaczy stanowione, powinno te dobre cechy ludzkiej natury pielęgnować, nie dopuszczać do jej destrukcji. Na przykład życie, wolność, własność i tak dalej. No to dlatego prawo może być oczywiście sztuką gotowania na gazie, tak jak to było na przykład za komuny, czy teraz o te wszystkie wynalazki takie, 77 płci jest i tak dalej. No może być sztuką gotowania na gazie, ale to wtedy jest patologia i to się odbija niestety na życiu publicznym, na życiu gospodarczym. I trzecie pytanie. Kto łatwiej dostosowałby się do życia po wojnie nuklearnej? Zbierać śmieci czy profesor sztuki gotowania na gazie? No, myślę, że zbierać śmieci, zbieraczowi śmieci byłoby łatwiej, dlatego że on nawet w warunkach pokojowych to tak balansuje na granicy przeżycia.
w związku z tym jest lepiej wytrenowany w takim survivalu. Natomiast profesor sztuki gotowania na gazie nie jest pogrążony, że tak powiem, po uszy we własnych fantasmagoriach, więc to żadnej pomocy by wtedy z tego nie miał. Natomiast ten zbierać śmieci raczej tak, z tych swoich umiejętności. Andrea Doria. Szanowny panie Stanisławie, w jednej ze swych odpowiedzi zapowiedział pan czynny opór przeciwko owadom w roli artykułu spożywczego. Ale przecież bywał pan w południowo-wschodniej Azji. Nie kusiło pana nigdy spróbować, co oni w tym widzą? Moja teściowa uważa langusty, homary, krewetki za robale i nie bierze tego do ust. Jej reakcji, gdy przyglądała się, jak ze smakiem zjadałem ostrygi, nie będę opisywał, bo nie chcę nikomu psuć apetytu. Osobiście spróbowałem chrupiące szarańcze chapulines w Meksyku i ze wstydem przyznaję, że mi smakowały. Dlaczego robić z całej sprawy wielką aferę? Czy nie lepiej skwitować ten temat zdaniem, niech każdy je na co ma ochotę? No to proszę pana, ma pan rację, że gdyby to można było skwitować takim zdaniem, to by nie było problemu. Problem polega na tym, że ci propagatorzy robali, przy czym ja nie uważam na przykład langusty, czy homarów, czy krewetki za robale, no to nie. Na przykład homary bardzo lubię, w ogóle owoce morza, nie wszystkie co prawda, ale to bardzo nie uważam tego za robale. Robale to są na przykład larwy jakiegoś tam mączniaka czy czegoś, więc ja bym tego raczej nie jadł. Natomiast jak ktoś lubi, no to niech je. Problem polega na tym, nie na tym, żeby każdy jadł co chce, bo to nie byłoby żadnego problemu. Problem polega na tym, że ci zwolennicy diety robalowej, to oni chcieliby nas pozbawić tej tradycyjnej żywności pod pretekstem, że produkcja tej tradycyjnej żywności szkodzi planecie. No to na to nie ma zgody. Na to nie ma zgody. Natomiast jak na przykład pani Spurek chce jeść nawet gówna, to ja bym jej pozwolił, a dlaczego nie? Miliony much nie mogą się mylić. Pytanie krótkie, więc pozwalam sobie na drugie. Polska tytułomania jest może zabawna, ale wydaje świadectwo tylko tytułowanym, którzy się jej nie przeciwstawiają. Słuchałem niedawno rozmowy z Antonim Macierewiczem, której prowadzący, przypominający czopek, był łysy i ociekający wazeliną, zwrócił się do niego: panie marszałku, panie ministrze, panie przewodniczący. Macierewicz nie jest ani pierwszym, ani drugim, a przewodzi tylko sławetnej podkomisji. Zamiast swojego interlokutora usadzić, łykał te tytuły jak gąsior kluski. Czy uważa pan to za normalne? No nie uważam tego za normalne, uważam to za śmieszne. No ja też się zetknąłem z taką tytułomanią, jak tam jacyś ludzie, nie wiem, czy dlatego, że chcieli mi zrobić przyjemność, czy tak wydawało im się, że tak mnie trzeba tytułować, zwracali się do mnie: panie profesorze. Więc ja ich natychmiast wyprowadzałem z błędu, mówiąc, że profesorem to był Władysław Bartoszewski, a ja jestem prostym magistrem, więc tutaj taki tytuł mi nie przysługuje. I tym spostrzeżeniem kończę ten cykiel pytań i odpowiedzi. Żegnam się z państwem do następnego cykielu.